czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. To jest Honda czy Yamaha w końcu? Honda? To Honda. To jest Honda. Chyba na bazie Honda. Wystarczająco. Typowo na podjazdy. Mocy ma tyle, że wystarczająco, nie? Tylko podnóżki byście musieli zmienić. Tak. Z nich ci noga spada. Zobacz, jakie ja mam podeszwy i mi spada. I dźwignia biegów, wiesz, coś musisz ją taką dać wzdłuż, nie taką krzywą. Wiesz, żeby tak szła. Przypadkowo luz się wrzuci. Mi się wydaje, że ona jest tylko wykrzywiona. Albo jest wykrzywiona. Ona jest wykrzywiona. No. A te podnóżki to są już starte, to nic nie trzyma. No to kątówką można przejechać, odratować. Ale w ogóle one schodzą na dół. Nie, jakieś małe są, wiesz, lepiej będzie ci. Albo coś podłożyć po prostu z tyłu coś do spawa. Nie, no może gdzieś zostanie coś. No dostanie na pewno. A no, tak to ci powiem, petarda. Będzie wyżej. Nie? Hamulce z tyłu dobre. Za mocne nawet. Kosa jest, jak nie wiem. Kosa z tyłu, nie? No i te sobie tu przesuń trochę. Tak, o, tak jak ktoś miał, patrz tutaj. Widzisz? Patrz. Możliwe, że się przestawiło. Nie mogło. Ale fajna. To jest Honda? CR-ka, TM-ka to jest. TM. TM, dobra. Rocznik? 98. Mój rocznik. Polecasz taki? Polecam. Cena ile? 5 koła, nie? Koło. No. I poczekaj, coś jeszcze. No, przód, lagi do roboty. Możliwe, że tylko olej wypompował. Możliwe. Wiesz? Bo... Są mokre, nie? No. Rzuca przodem, wiesz? Kurzy, nie? No. A tak masz... Super. Tak, to tylko korzystać z tego rezo. No. Tylko z rezo. No, rezo tylko. Tylko mówię, wyprostuj sobie tą, bo ciężko biegi się wbija. Nie. A tak jest kozak. Kozak, no pierwszy takie moto to jest. No, kozak. Gratuluję zakupu. Milionów nie wydać. I nie bać odkręcać. I odkręcać na maksa. Lamaneta. Lamaneta. Fajnie wchodzi w to rezo, nie? Fajnie. A ile to ma biegów? 5. No to chyba 5 wbiłem. I to idzie. Ale za krótkie słowo. Teraz już wsuwaj.
To by musiał ten. Dzięki, że naprawiłeś, Michał, kurczę. Cała przyjemność po mojej stronie. Zmniejszyć tylko jej zębatkę z tyłu. To już zwiększyło 10. Z przodu chyba. Na godzinę. Lepiej to zmienić. No. Ale tam większe nie upchnie, bo zobacz jak ona idzie tutaj. No widzę. Ale nie potrzeba! Nie! Nie, co ty? Ale przecież po co mu jechać 120 na godzinę? No chodzi o podjazdy, nie? No ale o podjazdy, no to dwuja, truja i leci. Chyba nie wierzę. No. Tam, tylko się nie bać tego. Ten podjazd, co tam ty podjeżdżałeś, to ja też podjechałem go. Który? Na dwójce. Ten co masz, jak tam wstaliśmy, to normalnie ten pionowy. O! Ja nie widziałem. Z Michała Wagon. Dwa razy. Tak? Dwa razy, no. No to super. To tylko przez co. No widzisz, świecę wymienić na. Na Kuba dobrą. Się boi. Nie no, będzie no. Się bało. Ja, czasem no, to. Ten. Tam się boi, tam. Po prostu musi potrenować. Gaz to stop, i tylko. Wejdzie ci wiesz, na całe obroty, nie? Tata zabrał ci krosa. No. Ale dobrze daje, nie? Ale spodobało się. Ładnie zapodaje. No. Może w rodzinie drugi się pojawi. Jakub. Ja ci mówię. Jak tata złapie bakcyla, a już złapał. To mówię, dzisiaj idzie lepiej. Jak pocisk idzie. Jakub, niestety straciłeś moto. Szukaj no. Była Honda. Była Honda Team. Była i kto się nacieszył? Jeden dzień i koniec, nie? Zobacz jak strzela z tego. Tytuł odcinka, tata zabrał mikrosa. Uśmiech. Aha, ale pan zadowolony. To teraz na YouTube oglądać filmy. Czekać ino. A wrażenia? Ręce nie drżą? To jest to. To fajna zabawa. O, tu sobie rzeźbiłem tak. Widać po uśmiechu, po wyrazie twarzy. Od razu. Wróciły wspomnienia. Ale najlepiej pan odkręcił ją. Pierwszy raz takim motorem jeździłem. W ogóle pierwszy raz po ilu latach? Po 20? No to trzeba było tam na podjazd dawać. Kuba, recykling robisz? Najważniejsze jest to, że pszczółka chodzi. Chodzi pszczółka. Czy cross, czy quad, zawsze brap. No właśnie! Super. Aj. Też mi się podoba. Jak tu będziesz jeździł na tym? Na enduro? No. No to w takim razie to jest twoja bluza. No serio? No serio. Dzięki. Marek dzisiaj wszystkich obdarzył. Wszystkich rozdaje. Normalnie kocham enduro. A wiesz co przez to wszystko? Nie. Przez ciebie. O! To się cieszę bardzo. Musimy sobie pomagać, a co? I bluza wleciała. Piękna. Pod kolor patrz akurat. Zobacz, pod kolor. Specjalnie tak odebrałem. Taki był plan. Aha. Super. To nara. Dzień. No Kuba. No to nie ma. Nie ma piony. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.